To się wytnie. Witam. Z tej strony Paweł Jankiewicz, a wy jesteście na kanale Towarzystwa Historycznego Wiktoria. Minął Mikołaj, minęły święta, wpadło coś pod choinkę, a ja dzisiaj zapraszam na odcinek o włóczni. Czekałem na śnieg. Czekałem. Wszystkiego było 3 dni, co było widać po ostatnim materiale. Wtedy zdążyłem chyba akurat ostatni raz nagrać. No i się doczekałem, ale że już jest bez śniegu, zielono, wiosennie, styczeń pierwszy, więc jakby las zupełnie w innym wydaniu. Zobaczymy, kogo spotkamy po drodze. Już mijałem biegaczy, już spacerowicze z psami i nie tylko, bo i z rodzinami. Pozdrawiam napotkanych po drodze. Także najlepsze są miny, ale reakcje są pozytywne, więc wszystko gra. Przez wieki włócznia była główną bronią Słowian. Wskazywać może na to fakt, że jest to najczęściej odnajdywany, chociażby na terenie Polski, rodzaj militariów z epoki wczesnego średniowiecza. Mówię oczywiście o ogrotach włóczni. Największe ich skupisko, z tego co mi się wydaje, przynajmniej znalezisk, znajduje się w jeziorze wokół Ostrowa Lednickiego. Sama etymologia słowa włócznia jest dość ciekawa. Pierwszy zapisek o pochodzeniu tego słowa możemy znaleźć w Kronice Polskiej Marcina Bielskiego z 1597 roku. Mianowicie słowo włócznia według kronikarza wywodzi się w ten sposób. Rochatynę katemu mieli, którą uwiązawszy u łęku, przy koniu włóczyli i przetoż ją włócznią zwali. Czyli grot włóczni był przywiązany do łęku końskiego, a drzewce było włóczone za koniem po ziemi, stąd właśnie miała się wywodzić nazwa włócznia. Andrzej Nadolski, polski broniarzoznawca, na podstawie swoich badań wyróżnił aż 9 typów grotów włóczni wraz z podkategoriami, więc jest tego dość dużo. Bodajże w jednej z książek pana Żygulskiego powinny mieć typologię, więc postaram się zrobić skan i wrzucić w tym miejscu do materiału. Włócznia była bronią pieszego tarczownika, jak i pancernego jeźdźca. Jej długość wahała się od około 2 metrów do ponad 3 metrów. Jeżeli chodzi o długość grotu, no to było około od 12 do nawet 70 cm. Jak mówiłem, kształty były naprawdę różne, od wąskich szydeł przeznaczonych tylko do kłucia, wykonanych z jednego kęsa żelaza, do mocno skomplikowanych, wykonanych przy mocno skomplikowanych technikach kowalskich, dużych, szerokich grotów, takich lancetowatych, które, o tym często się zapomina, oprócz kłucia mogły służyć również do cięcia. Jeżeli chodzi o koszt włóczni, zależał w zasadzie od tego, jaki rzemieślnik go wykonał, jakie miał umiejętności, jakiego użył materiału, jakich użył technik.
Oczywiście są też egzemplarze, które są niezwykle bogato, bogato zdobione. Tu też miało wpływ na cenę. Lżejsze egzemplarze, te krótsze, mogły być poza walką wręcz, można nimi też było rzucać, podobnie jak oszczepami, chociaż oszczepy były jeszcze mniejsze, a często dodatkowo miały przy grocie dodatkowe takie zadziory, które utrudniały lub wręcz uniemożliwiały wyjęcie grotu po trafieniu w cel, czy to w tarczę, czy w ciało przeciwnika. W Polsce znane są również groty włóczni wyposażone poniżej sztychu, ostrza, w skrzydełka albo tak zwane poprzeczki. Są to groty, które powstały w kręgu kultury Franków w okresie Merowingów, a następnie przybyły do Polski. Najbardziej tego typu znaną włócznią, czy grotem włóczni jest Święta Lanca Cesarska, której kopię Otton III podarował Bolesławowi Chrobremu. Jeśli chodzi o przekazy kronikarskie, to chociażby Prokop z Cezarei, pisząc o antach i sklawinach, wspomina o tym, że byli uzbrojeni w tarcze i dzidy. Pseudo-Maurycy w swoim Strategikonie również pisze o tym, że wojownicy słowiańscy byli wyposażeni na przykład po dwie włócznie, ale co ciekawe, podobnie opisują Słowian już kilka wieków później kronikarze arabscy. Jeśli chodzi o drzewce włóczni, o drewno, jakie stosowano do wykonania drzewców włóczni. Najczęściej był to jesień, w drugiej kolejności dąb, chociaż trafiają się też inne gatunki drzew. Co ciekawe, nie były to wyselekcjonowane gałęzie drzew, tylko deski darte z pnia i odpowiednio później obrabiane. Najlepiej, gdy te drzewa były ścinane w marcu, przed puszczeniem pierwszych soków w nowiu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak ścięte drzewo i tak wykonane drzewce włóczni było giętkie i twarde zarazem, nie gniło, no i też było odporne na działanie różnych owadów, tam szkodników. Kolejnym elementem włóczni jest, że go pokażę, jest tok. U mnie wygląda w ten sposób, dość prosty. Różne były kształty, niektóre były naprawdę bardzo skomplikowane. Nazywany był też trzewikiem albo tylcem. Służył do wbijania włóczni w ziemię podczas postoju. Chodziło o to, żeby nie zabrudzić ostrza, ani go nie uszkodzić. W walce z konnicą można było wbić go w ziemię przy pochylaniu włóczni w ten sposób, żeby mogła stanowić większy opór. Podczas jazdy konnej tok można było umieszczać właśnie w odpowiednim toku przy strzemieniu. Prawdopodobnie tak to mogłoby wyglądać. No a po samym złamaniu drzewca jest to na tyle ciężki element, że mógł służyć również jako broń. Z włócznią bardzo często spotykamy się na przykład w sagach skandynawskich. Chociażby Odyn, który sam siebie ofiarował sobie, złożył ofierze właśnie za pomocą włóczni, wykonanej zresztą z jesionu, co też miało swoje znaczenie, ponieważ następnie zawisł na drzewie, świętym drzewie wszechświata Yggdrasilu, którym był właśnie jesion. Imiona Walkirii bardzo często nawiązują do włóczni. Ściany Walhali wykonane były z włóczni. Mamy też relację o magicznej włóczni, która zawsze była tak wykonana, że zawsze trafiała celu. Oczywiście nazwy nie pamiętam, więc wrzucę pewnie tu pod spodem w tym miejscu. Także jak sami widzicie, znaczenie włócznia miała bardzo duże i bardzo, bardzo szerokie. Tak dla wojownika, jak i w kulturze. Jeśli chodzi o znaczenie symboliczne w kulturze Słowian włóczni, była to często pierwsza broń wojownika, wyznacznik jego statusu.
Często była również to jedyna broń, jaką posiadał wojownik, oczywiście poza nożem, ale jego możemy uznać za w zasadzie narzędzie codziennego użytku. Z terenów Polski istnieje dość sporo zapisów kronikarskich o właśnie znaczeniu włóczni i jej używaniu. Chociażby w żywotach Ottona z Bambergu opisany jest obyczaj potrząsania włócznią podczas wieców w Szczecinie na znak zgody, co sugeruje, że włócznia właśnie była wyznacznikiem statusu pełnoprawnego mężczyzny, czy powiedzmy obywatela danego plemienia. Co nie byłoby zwyczajem odosobnionym, gdyż taki obyczaj jest również znany wśród Germanów, chociażby już w I wieku, gdzie młodzieniec wstępując w ten wiek dorosły właśnie otrzymywał włócznie od ojca albo od starszego plemienia, właśnie na znak tego, że zostaje uznany za pełnoprawnego wojownika i mężczyznę. Musimy pamiętać o tym, że na przykład święty Wojciech został zabity za pomocą włóczni. Pierwszy cios zadano mu właśnie za pomocą włóczni, potem oczywiście został ścięty toporem. Scenę, wyobrażenie tej sceny możecie zobaczyć na drzwiach gnieźnieńskich. Znane są oczywiście też sposoby wróżenia właśnie za pomocą włóczni. Chociażby w Szczecinie, w świątyni Trygława, gdzie był ułożony na ziemi szpaler 9 włóczni i przeprowadzano przez nie czarnego konia. W ten sposób wróżono zamysły bogów. Podobnie w Arkonie Narugi, w świątyni Świętowita, gdzie układano szpaler 6 włóczni i przeprowadzano białego konia. Też wróżono w podobny sposób. W Radogoszczy Redarów również święty koń Swarożyca przechodził przez szpaler włóczni, tym razem chyba 2. No i jak widzicie, już to wskazuje, jak ważny był to element uzbrojenia czy przedmiot w życiu słowiańskich wojowników. Włócznia była też często ofiarowana bogom. Wskazuje na to chociażby ilość znalezisk w jeziorze wokół Ostrowa Lednickiego. Często były to włócznie zdobione. Z zapisków kronikarzy możemy odczytać też o takim stanowisku, czy wojowniku, który miał takie stanowisko, opisany jako prima pilarius, czyli pierwszy włócznik, którego zadaniem było właśnie noszenie świętej włóczni i rzucanie włócznią jako pierwszemu przed rozpoczęciem bitwy, przed rozpoczęciem starcia w stronę przeciwnika. Co miał znaczyć ten obyczaj? Było to takie symboliczne ofiarowanie życia właśnie wrogów, przeciwników naszym bogom. Czy to bogom nieba, czy podziemi, w zależności jacy akurat byli w tym momencie po naszej stronie. Właśnie rzut włócznią symbolizował złożenie przeciwnika w ofierze właśnie tym bogom, a wiadomo, że bogowie są zachłanni i to, co już im raz obiecano, nie wypuszczą już ze swoich rąk, co wróżyło dobrze na przyszłość nam, bo jakby przesądzało los naszych wrogów. Takim bogato zdobionym grotem, złożonym najprawdopodobniej w ofierze właśnie bogom, mógł być grot włóczni z Nętna, znaleziony na dnie jeziora Gęgnowskiego, datowany na X wiek. Myślę, że to byłby właśnie całkiem niezły przykład właśnie takiego grotu. Wincenty Kadłubek, opisując wyprawę Bolesława III Krzywoustego na Nakło w 1109 roku, przytacza nam taką przypowieść o młodzieńcu, który rzuca włócznią w kierunku wrogich Pomorzan, niejako przekreślając ich los właśnie w iście pogański, powiedzielibyśmy, sposób. Ciągłość symboliki włóczni została zachowana wraz z nastaniem chrześcijaństwa. Znajdujemy tego bardzo wiele przykładów w kronikach. Chociażby sama włócznia świętego Maurycego, ofiarowana przez Ottona III Bolesławowi Chrobremu, która stała się insygnium królewskim. W tej chwili możemy ją obejrzeć w skarbcu na Wawelu. Włócznie na monetach polskich władców, na przykład Bolesława II Śmiałego, Bolesława III Krzywoustego, Władysława II Wygnańca, cały czas nam się pojawiają.
Znamy również relacje Bruna z Kwerfurtu, który opisuje nam wydarzenie z wojen toczonych między Henrykiem II a Polakami, gdzie napomina wręcz Henryka II o tym, o to, by nie prowadził chrześcijańskich włóczni wraz z pogańskimi piekielnymi sztandarami i nie sprzymierzał się właśnie z pogańskimi lucicami. W groty włóczni znajdowane są również w Pochówkach i to dość ciekawy aspekt, ponieważ znajdowane są właśnie na przykład przy głowach, gdzie są skierowane w górę, lub przy stopach, gdzie są skierowane w dół. Jest spora ilość teorii, dlaczego właśnie tak składano, w tak różny sposób składano włócznie wraz z zmarłymi do komór grobowych. Istnieje teoria, która mówi o tym, że to jest kwestia wiary danego wojownika, jeżeli swój los powierzał bogom właśnie nieba, więc skierowano ostrze włóczni w górę. Jeżeli bogom chtonicznym, czyli bogom podziemi, więc ostrze było skierowane w dół. Być może był to rodzaj, forma zabezpieczenia zmarłego przed złymi siłami, albo zabezpieczenia świata żywych właśnie przed zmarłym, by nie wracał z zagrobu. Myślę, że o włóczni byłoby tyle, przynajmniej na dzisiaj. Zapomniał. Osobiście spotkałem się z taką legendą, bo to dość ciekawa rzecz. To była legenda o włóczniach mohortowych rycerzy. W takiej starej książce legendy i podania, czy baśnie Pomorza Zachodniego. Bardzo ciekawa, gruba książka z bardzo dużą ilością różnych właśnie klech domowych i opowieści. Stara książka, ale polecam, jest do dostania na pewno na Allegro czy jakichś tam portalach aukcyjnych, na pewno jest do zdobycia. Jeżeli ktoś by chciał pójść troszeczkę w tą stronę, właśnie poznać legendy chociażby pomorskie, to polecam. W każdym razie tam również w tej opowieści o włóczniach mortowych rycerzy jest wspomniane właśnie o tym, że włócznie zamieniły się w drzewa, wymienione są miejscowości i nawet lokalizacja, gdzie można właśnie, która właśnie nawiązuje do tej opowieści, którą można odwiedzić, więc zachęcam, jeżeli ktoś będzie tam z okolicy, na pewno wrzucę gdzieś tutaj link albo jakiś opis, czy pod filmikiem, czy właśnie w tym miejscu w trakcie jego wyświetlania. Także serdecznie polecam. No i co, na dzisiaj będę się chyba już żegnał. Odcinek jest dość chłodno, bo jest chyba trudniej mi się nagrywało niż wtedy, kiedy była zima. Zapraszam wszystkich do oglądania. Zostawcie suba, zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podoba. Jak zwykle konstruktywna krytyka, mile widziana. Będzie wszystko. Jeżeli macie ochotę wesprzeć naszą działalność, możecie nam kupić kawę w Buy Coffee. Zostawię oczywiście link pod filmem. Na wszystkie wiadomości staram się odpowiadać, na wszystkie sensowne komentarze również. Jeżeli macie jakieś propozycje, no to zapraszam, piszcie pod spodem. Jeżeli tylko będę miał możliwość, to przygotuję taki materiał i opowiem Wam o kolejnej rzeczy. Następnym razem zapewne będzie o gotowaniu. Obiecałem, że miało być, no to jakby następnym razem będzie o gotowaniu. Zapraszam. W ferworze walki pewnie całkiem bym zapomniał. Obiecałem Mariuszowi, którego pozdrawiam, a do mnie pisał, że przy ostatnim filmie nie pokazałem dokładnie fibuli z mojego płaszcza. Dlatego mam nadzieję, że będzie dobrze widać, że jeszcze światło pozwoli na to. Pokażę o bliżej. Wygląda ona tak. Fibula, znalezisko z Łodzi. O. W ten sposób zapina płaszcz. Więc to tak.
Tak to wygląda. Wspominał też, że chciałby zobaczyć bliżej, żeby więcej coś powiedział o Saksie. To będzie o Saksie. O kucie. Wygląda w ten sposób. Tak jak mówiłem, jest krzywe. Krzywo pocięte, krzywo złożone, mosiężne. Jakieś tam gwoździe. Mosiąc, nie wiem, to jest 0,3 mm bodajże. Pochwę, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, zrobiłem sam. Nóż otrzymałem w prezencie. Wymierzyłem, wyciąłem pochwę. Na mokro ją ukształtowałem. I już później wytłoczyłem sobie wzory właśnie z kubka znalezionego w gnieźnie. No i niby jaki jest koń, każdy widzi, ale właśnie tak to wygląda. Jak powiedziałem, nie umiem robić takich rzeczy. Chciałem spróbować, czy dam radę. Na razie mi się podoba. Wiem, że nie jest to klasa rzemieślników, których pracę można dostać w tej chwili na ogólnie pojętym rynku. No ale wykonane samodzielnie, więc z tego jestem zadowolony, że mi się chociażby w taki sposób udało. Także jeszcze raz pozdrowienia dla Mariusza. Dobrze, że mi o tym przypomniał, mnie namówił do tego. No, do czego też Was zachęcam, jeżeli byście chcieli dowiedzieć się o jakimś konkretnym przedmiocie, który posiadam, czegoś więcej, jak został wykonany. Skąd go wziąłem, to oczywiście możecie pisać, zadawać pytania. A ja postaram się Wam odpowiedzieć. Pozdrawiam.